Dzień dobry. Witam Państwa na webinarze poświęconym tematyce inflacji. Bardzo się cieszę, że skorzystaliście Państwo z naszego zaproszenia. Nazywam się Krzysztof Ślipko, jestem dyrektorem Centrum Private Banking w ING Banku Śląskim i mam przyjemność poprowadzić dla Państwa to dzisiejsze spotkanie. Jak planujemy przebieg dzisiejszego wydarzenia? Podzieliliśmy go sobie na trzy części. Pierwsza część będzie miała formę debaty, w której prelegentami będą następujące osoby. Zbigniew Wójtowicz, prezes zarządu Inwestor Stowarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Zbigniew Jakubowski, wiceprezes zarządu Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Wojciech Górny, menadżer do spraw analiz rynkowych i strategii w NN Investment Partners. Oraz Rafał Benecki, główny ekonomista ING Banku Śląskiego oraz dyrektor Biura Analiz Makroekonomicznych. W tej części spotkania postaramy się Państwu odpowiedzieć na podstawowe pytanie naszego dzisiejszego webinaru, czyli co z tą inflacją, jaki ma wpływ na nasze oszczędności. W drugiej części postaramy się podejść do tematu już bardzo praktycznie. Nasi eksperci przedstawią Państwu swoje propozycje, jak rozwiązać problem tematu, jak wygrać z inflacją. Natomiast w trzeciej części postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania zadane na czacie, dlatego już teraz zachęcam Państwa do aktywnego korzystania z czatu i zadawania tam pytań. Dodam jeszcze, że spotkanie będzie nagrywane, więc gdyby ktoś z Państwa chciał ponownie wrócić do dzisiejszego spotkania, to zapraszam do naszego kanału ING Polska w serwisie YouTube. Całość spotkania planujemy zakończyć około godziny 19. Pozostaje mi już tylko życzyć Państwu udanego odbioru oraz wielu korzyści z udziału w dzisiejszym spotkaniu i rozpocząć nasz webinar zadając pierwsze pytanie. Pierwsze pytanie kieruję do pana Rafała Beneckiego. Dużo się dzisiaj mówi o inflacji i takie pytanie, ile faktycznie dzisiaj ta inflacja wynosi? Jakie są prognozy do dalszego rozwoju tej sytuacji? Czy inflacja, którą widzimy, to zjawisko przejściowe, czy może zostanie z nami na dłużej? Dzień dobry, witam Państwa. Dziękuję za zaproszenie i możliwość podzielenia się wynikami swoich analiz i badań. Jeżeli chodzi o pytanie, które padło, zacznę od faktów, czyli w dniu dzisiejszym, czyli według danych, które mamy, inflacja w Polsce wynosi 4,8% rok do roku. Według Ujednoliconej Statystyki Europejskiej jest to jeden z najwyższych wskaźników w Europie. Prognozujemy, że taka podwyższona inflacja pozostanie z nami przynajmniej przez 2-3 lata. W tym roku średnia inflacja wyniesie 4,3%, a w roku 2022 średnio 3,8%, co oznacza, że przez większość tego czasu inflacja będzie powyżej celu banku centralnego i powyżej nawet takiego przedziału wokół tego celu, jaki sobie bank centralny zakłada. Nie podzielamy takiej argumentacji, która mówi, że polska gospodarka jest podobna do gospodarki amerykańskiej czy europejskiej i że ta inflacja jest w pełni przejściowa i bank centralny może spokojnie czekać, aż ona wróci do niższego poziomu i może powstrzymywać się od jakichkolwiek działań. Podstawowa różnica między gospodarką polską i europejską, jeżeli chodzi o inflację, no to właśnie to fakt, że przed pandemią, przed recesją w Polsce ta inflacja była wciąż bardzo wysoka. Ona wtedy wynosiła prawie tyle, co dzisiaj. A w przypadku tych krajów rozwiniętych, czyli w przypadku Stanów Zjednoczonych i Eurolandu, inflacja była niska. Nawet w Stanach Zjednoczonych, które dosyć szybko rosły przed pandemią i bezrobocie tam spadło do najniższego poziomu od wielu lat, również trudno było po prostu inflacji się odbić. W naszym przypadku było inaczej. Ta inflacja przed pandemią już była wysoka. Stąd też uważamy, że to nie jest zjawisko przejściowe, ta podwyższona inflacja. To jest, ona z nami zostanie na dłużej. I opieramy ten sąd na takim stwierdzeniu, że za tą inflacją stoją czynniki długoterminowe, a nie tylko przejściowe, wygasające i chwilowe. Te czynniki długoterminowe to między innymi model gospodarczy ostatnich lat, bardzo mocno oparty na
takiej stymulacji budżetowej, na nowych wydatkach, ale też na boomie konsumpcyjnym. Z drugiej strony wiemy, że ten wzrost wydatków jest finansowany przez wyższe podatki. Oczywiście nikt nie podnosi podatków nominalnie, te stawki są cały czas takie same, szczególnie przed pandemią były takie same, nawet stawka VAT była nominalnie taka sama, ale mówimy o efektywnie wyższych obciążeniach podatkowych, po prostu więcej się tych podatków pobiera, prawo podatkowe jest niestabilne, firmy postrzegają to w ten sposób, że jest duże ryzyko regulacyjne i są ostrożniejsze w inwestycjach, więc mamy model gospodarczy, który mocno opiera się na konsumpcji, a jednocześnie słabo wyglądają inwestycje, nawet w szczycie koniunktury przed pandemią. Zauważamy, że w ostatnich latach jest mocna zależność właśnie między tą wysoką inflacją, a słabymi inwestycjami. Stąd też to twierdzenie, że to zjawisko nie jest podwyższone inflacji, nie jest przejściowe i chwilowe. Oczywiście za tak wysoką inflacją, prawie 5-procentową, stoją również inne elementy, na przykład ceny regulowane, energii czy wywozu śmieci, czynniki przejściowe, jak porecesyjny skok cen paliw. Przepraszam, mam taką uwagę techniczną. Jedna uwaga, że słabo niektórzy uczestnicy słyszą, więc prośba, czy można jakoś poprawić mikrofon, a druga, nie mam pewności, czy wszyscy widzą prezentację, czy powinniśmy w tej chwili widzieć jakiś slajd. O, dziękuję, widzę, że slajd się pojawił. Tak, to jest slajd z naszą prognozą inflacji, z historią i z prognozami. Ta zielona linia pokazuje właśnie cel banku centralnego, a od tego miejsca, od tej pionowej kreski są nasze prognozy. Druga rzecz, powiedziałem o tym również, że inflacja nie jest przejściowa, między innymi dlatego, że zmienił się model gospodarczy. No i ten wykres właśnie pokazuje, pomarańczowa linia to jest rosnąca inflacja, a ta szara linia to jest spadek udziału po prostu inwestycji w PKB, czyli krótko mówiąc, jest mniej inwestycji, a więcej inflacji. I wracając do mojego, do tego, co mówiłem przed chwilą, za inflacją obecnie taką podwyższoną stoją również czynniki, które rzeczywiście mogą wygasnąć, ale nie stanie się to natychmiast. Te czynniki przejściowe to między innymi wzrost cen regulowanych, porecesyjny skok cen surowców, ale również taka nowa rzecz, którą poznaliśmy w czasie pandemii, czyli zaburzenia w łańcuchach dostaw. Zaburzenia w łańcuchach dostaw to pod tym mądrym określeniem kryje się fakt, że po prostu nie dopływają do Europy na przykład lekarstwa, mikroprocesory, albo komponenty, które używane są do produkcji styropianu albo innych materiałów budowlanych. Oprócz tych czynników, które wymieniłem, w roku przyszłym na ceny będzie miał wpływ również podwójny impuls fiskalny, czyli nowe wydatki z Funduszu Odbudowy i nowe wydatki z krajowego budżetu w związku z uruchomieniem Polskiego Ładu. Także podsumowując, zakładamy, że średni wskaźnik CPI w tym roku wyniesie 4,3, w przyszłym roku 3,8 i nie wrócimy do przedziału, przez większość tego czasu nie wrócimy do przedziału wokół celu banku centralnego. Powstaje pytanie jeszcze, czy czeka nas hiperinflacja, taka jak właśnie w latach 90., którą znamy z początku polskiej transformacji. No i tutaj warto się posłużyć doświadczeniem z ostatnich 10 lat z kryzysu z 2007-2008 roku. Wówczas również mieliśmy boom gospodarczy przed kryzysem, przed recesją, który spowodował wzrost cen surowców, wzrost kosztów pracy i wzrost również wskaźników inflacyjnych. To jest ten pierwszy krąg. To jest inflacja w Polsce i w krajach rozwiniętych i ten pierwszy krąg to jest właśnie ten skok cenowy przed kryzysem, a potem banki centralne rozluźniły bardzo mocno politykę. Wybiliśmy się z tej recesji i mieliśmy kolejny skok inflacji. Także parę lat podwyższonego wzrostu cen, potem nastąpiła deflacja. Przypomnę, że tak było również. Była deflacja parę lat, potem znowu żeśmy się odbili i wzrost gospodarczy przed pandemią był dosyć dynamiczny, ceny rosły dosyć szybko. Przyszła pandemia, mieliśmy obecnie spowolnienie, teraz się wybijamy z tego spowolnienia. Banki centralne i rządy wyciągnęły lekcje i postarały się jeszcze bardziej zadbać o koniunkturę.
I tutaj najważniejsza rzecz. Stymulacja monetarna, czyli ze strony banku centralnego, i stymulacja budżetowa łącznie w skali globalnej była 2-3-krotnie większa teraz niż po poprzednim kryzysie. To oznacza, że ta podwyższona inflacja zostanie z nami na dłużej, szczególnie w krajach doganiających, jakim jest Polska, niekoniecznie w strefie euro. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za bardzo obszerną odpowiedź. Pytanie do pozostałych prelegentów. No jest, reprezentujecie panowie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Jak ta sytuacja, jaki wpływ ma ta sytuacja, ten scenariusz, który tutaj nam się kreuje na zarządzanie funduszami inwestycyjnymi? Czy to jest takie środowisko, które sprzyja, które przeszkadza, czy może wywołało bardzo dużą potrzebę jakichś zmian w funduszach? Jak to dzisiaj wygląda? Witam Państwa serdecznie. Zbigniew Jakubowski, General Investments. Proszę Państwa, wydaje nam się, że nie wpływa to zasadniczo na technikę zarządzania produktami jakimikolwiek, z tego względu prostego, że inflacja, polityka banków centralnych jest wpisana na stałe w część analityczną i, że tak powiem, obserwacyjną każdego menedżera, każdego ekonomisty, tak jak tutaj Rafał to, że tak powiem, Państwu przedstawiał. Zaskoczenia nie ma. Zaskoczenia mogą być w przypadku, gdy inflacja ulega pewnym szokom zewnętrznym. Nie wiem, na przykład takim czynnikiem może być wojna, jakiś konflikt, który spowoduje na przykład przejściowy wzrost cen paliw. Mogą być tego typu czynniki, które mogą oczywiście być trudno prognozowalne. Natomiast, jakby to powiedzieć, taka technika obserwacji i to, jak dobieramy instrumenty do portfela, jest niezmienne i to w pewnym sensie tak bym spuentował. Natomiast chciałbym się jeszcze tylko odnieść do naszych prognoz, bo zdaje się, że żeśmy tak szybciutko przeskoczyli, jakby to powiedzieć, prognozy inflacyjne poszczególnych tutaj zaproszonych podmiotów. No to ja powiem tylko w skrócie, że mamy zasadniczo podobną prognozę do prognozy ING banku. Spodziewamy się średniorocznej inflacji w przyszłym roku na poziomie 3,6, więc może minimalnie niżej niż Rafał Państwu przedstawił prognozę banku ING, aczkolwiek ciągle wyższą niż cel inflacyjny NBP. I tutaj pełna zgoda, spodziewam się, że w Polsce ta inflacja będzie nadal w stanach wysokich, natomiast uważamy, że w USA i w strefie euro ta inflacja może mieć charakter przejściowy. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Chyba moja kolej, jeśli dobrze pamiętam. Dzień dobry Państwu, Zbigniew Wójtowicz, inwestor z TFI. Inflacja jest jedną z kluczowych wielkości ekonomicznej, więc jakby w naturalny sposób zarządzający analitycy, także nasi zarządzający, my jako inwestor patrzymy, co nam pokazuje i staramy się z tego wyciągać wnioski. No one mają w naturalny sposób jakieś przełożenie na portfele, czy to portfele dłużne, czy portfele akcyjne. Natomiast no my staramy się, zwłaszcza tam, gdzie mowa o inwestowaniu w akcje, no patrzeć zawsze z perspektywy poszczególnych spółek, no i wtedy jakby patrząc na spółki z perspektywy w inflacji, no to tak w pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że ponieważ ona powoduje z jednej strony potencjalnie wzrost przychodów dla firm, a z drugiej strony w naturalny sposób może powodować wzrost kosztów, no to takie główne pytanie, na które staramy się sobie odpowiedzieć, to jest który z tych czynników będzie wygrywał i na ile poszczególne firmy są w stanie z tą inflacją w cudzysłowie wygrać, czyli po prostu skutecznie przerzucić wzrost kosztów na swoich klientów, a na ile nie. No i ci, którzy są to w stanie zrobić, no to powinni skorzystać. Ci, którzy będą mieli kłopot, w naturalny sposób będzie trudniej. Natomiast no, co do zasady, inflacja, żeby spuentować,
inflacja jest, przynajmniej dopóki nie wymyka się spod kontroli, no to trochę podwyższona inflacja jest potencjalnie korzystniejsza dla segmentu akcji, no a trochę bardziej kłopotliwa, nazwijmy to w ten sposób, dla rynku instrumentów dłużnych. Dziękuję. Okej, to ja też przywitam, Wojciech Górny z NN Investment Partners CFI. No ja myślę, że to jest takie trochę retoryczne pytanie, czy inflacja jest ważna i czy nam tutaj przeszkadza, czy pomaga w zarządzaniu, bo w ogóle przez to, że tylko fakt, że się spotykamy i temat mamy inflacyjny, to już świadczy o tym, że ta inflacja rzeczywiście jest bardzo ważna. No to jest bez dwóch zdań jeden z kluczowych czynników, na który patrzy. Na które patrzą zarządzający. Inflacja szczególnie dla obligacji jest kluczowa, bo ona też generuje reakcje banków centralnych, o czym pewnie dzisiaj będziemy jeszcze rozmawiać. Dla akcji też jest bardzo ważna nawet z punktu widzenia sektorowego, tak? Bo niektóre sektory rynku akcji zachowują się lepiej i są naturalnym, inflacja jest dla nich naturalnym wsparciem, niektóre mają podgórkę, mówiąc kolokwialnie. Natomiast to jest tak, jak tu wcześniej słyszeliśmy, to wszystko jest jakby już w modelach i tą inflację my modelujemy, jakoś próbujemy ją zagrać, przewidzieć i do niej się pozycjonować. Natomiast oprócz tego jest jeszcze jeden czynnik, czyli z takim przeświadczeniem, że inflacja z nami zostanie, mogą też pojawiać się nowe produkty. I to jest już całkiem coś nowego. Patrzymy tu szczególnie na rynek surowców, czego wcześniej przez lata na polskim rynku nie było. Więc to jest coś, co jednak trochę pozmieniało tę perspektywę rynku funduszy. Bardzo dziękuję. Czyli już tak naprawdę podsumowując ten pierwszy temat, zgadzamy się co do tego, że inflacja jest, że pozostanie z nami, że będziemy z nią przez jakiś czas musieli funkcjonować, że to jest ważny element naszego zarządzania finansami. I też tutaj już słyszeliśmy parokrotnie, było poruszony temat celu inflacyjnego. Jak mówimy o celu inflacyjnym, na pewno tutaj nam się kojarzy temat stóp procentowych. I tu zwrócę się z pytaniem ponownie do pana Rafała Beneckiego. Co będzie ze stopami procentowymi? Czy będą podążać za tą inflacją, która nas czeka, czy jednak będą inne czynniki, które wpłyną na to, że inflacja będzie rosła, a stopy pozostaną w miejscu albo niewiele się zmienią? W dniu dzisiejszym możemy powiedzieć, że stopy realne są w tej chwili jednymi z najniższych w historii ostatnich dziesięcioleci, prawie minus 5%, więc to jest bardzo niski poziom stóp realnych. Tą stopę realną liczymy w ten sposób, że od bieżącej stopy banku centralnego zajmujemy po prostu inflację. Taki najprostsza miara stóp realnych. My uważamy, że w Radzie Polityki Pieniężnej buduje się powoli większość za tym, żeby w jakiś sposób zacieśnić politykę pieniężną. I mamy tutaj do dyspozycji trzy rodzaje instrumentów. Po pierwsze, to może mieć formę zakończenia skupu aktywów, operacji skupu aktywów. Po drugie, możemy mówić o podwyżkach stóp procentowych, na których zależy zapewne najbardziej oszczędzającym, jak również możemy mówić o przyzwoleniu na takie naturalne umocnienie kursu złotego. Śledzimy bardzo szczegółowo to, co mówią bankierzy centralni w Polsce. Ten wykres po lewej stronie przedstawia całe to grono, czyli 10 osób, które wchodzą w skład Rady Polityki Pieniężnej. I w tej chwili można powiedzieć, że Rada Polityki Pieniężnej wciąż przyjęła taką postawę wyczekującą. Zastanawia się, kiedy rozpocząć jakąś formę podnoszenia stóp procentowych, zacieśniania polityki pieniężnej. Ale żeby ten proces rozpoczął się, wystartował, Rada chce przynajmniej zobaczyć dwa czynniki. Po pierwsze, upewnić się, że wyjście gospodarki z recesji, z pandemii jest trwałe i utrzymywalne, a po drugie, chce się upewnić, że inflacja jest również ciągnięta przez presję popytową. No i oceniamy, że Rada Polityki Pieniężnej wraz z kolejnymi odczytami inflacji i wraz z prezentacją kolejnych prognoz własnych Narodowego Banku Polskiego będzie stopniowo skłaniać się do tego scenariusza podwyżek stóp procentowych, ale to będzie stosunkowo wolny proces.
To będzie się odbywało w rytm publikacji nowych projekcji Banku Centralnego. Myślimy, że najbliższa projekcja będzie w lipcu, kolejna w listopadzie. Myślimy, że może się pojawić jedna podwyżka stóp procentowych pod koniec tego roku, dwie, trzy podwyżki w roku przyszłym, ale pod koniec 2022 nie wrócimy do poziomu stóp sprzed pandemii, sprzed recesji. Rada właśnie uważa, że trzeba bardzo pieczołowicie zadbać o rozpędzenie koniunktury. Uważa, że trzeba przeczekać ten czas i bardzo mocno wzoruje się tym, co robi Bank Centralny Europejski. Nie chce również dopuścić do umocnienia kursu złotego. Nasze szacunki pokazują, że gdyby Rada podwyższała stopy procentowe w takim tempie, jak my mówimy, to na koniec tego roku, przepraszam, na koniec 2022 roku kurs euro-złoty dojdzie do poziomu 4,37, gdyby troszeczkę szybciej 4,30, więc obawia się, że ten kurs mógłby nawet troszeczkę szybciej się umacniać, więc widzi wiele przeszkód, żeby wracać z poziomem stóp procentowych do wcześniejszego poziomu, stąd też te realne stopy procentowe przez długi czas jeszcze będą bardzo ujemne, tak jak widać to właśnie na tym wykresie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Stopy procentowe na pewno są ważnym tematem w aspekcie chociażby takim, że fundusze inwestycyjne no, są takim, można powiedzieć, naturalnym konkurentem depozytów bankowych i pytanie do panów w związku z tym, czy też zgadzacie się z tą tezą i jak to, jak obstawiacie zachowania Rady? Czy rzeczywiście pomimo inflacji przez jakiś czas nie będziemy mieli jakiejś reakcji, czy jednak może uważacie panowie, że będzie ta reakcja i stopy pójdą w górę? Brak reakcji moim zdaniem jest niestety wpisany w obraz obecnej Rady Polityki Pieniężnej i nie spodziewam się tutaj zasadniczego zmiany kursu do końca kadencji tej Rady, bo trzeba przypomnieć, że niedługo będziemy mieli sekwencyjne zmiany członków Rady Polityki Pieniężnej. Być może to będzie ten czas, o którym tutaj Rafał wspominał, jakieś zmiany nastawienia. My również spodziewamy się jednej podwyżki w czwartym kwartale tego roku i dwóch w przyszłym. Natomiast czy one się zadzieją, no to tutaj jest bardzo wiele znaków zapytania. Dzisiaj troszeczkę się uśmiałem, gdy przeczytałem wywiad z jednym z członków Rady Polityki Pieniężnej, który w zasadzie wszystko zrzuca na czynniki zewnętrzne, tu nie ma żadnych czynników wewnętrznych. Nie ma żadnej mowy o tym, że powinno się reagować na inflację, która powoli zaczyna, oby nie wymykać się spod kontroli. Natomiast przypomnijmy, że celem Narodowego Banku Polskiego, który jest wpisany w ustawie, jest walka z inflacją, a nie pobudzanie wzrostu gospodarczego czy dbanie o rynek pracy, jak na przykład jest taki cel jest wpisany w politykę Fedu. A więc mówimy o, jakby to powiedzieć, wręcz świadomym działaniu wbrew wpisanemu celowi ustawowemu. W zasadzie mógłbym tutaj postawić kropkę. Dziękuję. To ja po kropce od razu w temacie zmian, to tylko jeszcze dopowiem, że czeka nas także wybór nowego prezesa NBP w przyszłym roku i obecny prezes może kandydować na drugą kadencję. Przypomnę, że prezesa NBP wybiera Sejm na wniosek prezydenta, a rola w kontekście tego, o czym rozmawiamy dzisiaj, prezesa NBP jest choćby istotna z tego powodu, że wypowiada się w imieniu Rady Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego, a także ma decydujący głos przy równowadze, co przy 10 członkach razem z nim no ma też spore znaczenie. Natomiast wracając do głównego zagadnienia, to powiedziałbym w ten sposób, że chyba nie do końca ma znaczenie, czy ta podwyżka nastąpi w listopadzie po tej kolejnej projekcji lipcowa i później listopadowa, czy w styczniu, lutym, z punktu widzenia oszczędzających. Chyba ważniejsza jest konkluzja i przynajmniej ja takie podejście mam i to jest moje założenie, że najbliższe 2-3 lata przynajmniej to jest czas, kiedy oszczędzający po prostu muszą liczyć się z ujemnymi
realnymi stopami procentowymi. To też tutaj wprost wynika z tego wykresu, które pokazywał główny ekonomista narodowego, przepraszam, ING, naszego gospodarza dzisiaj, więc no, to jest chyba największe wyzwanie, które przed nami, w sensie przed wszystkimi osobami, które mają do zainwestowania środki, no, ale także nami w takim sensie osobami, które odpowiadają za to, żeby pieniądze klientów były w jak najlepszy, jak najbardziej rozsądny sposób inwestowane. No niestety żyjemy i chyba będziemy żyć w kolejnych kwartałach, a nawet może latach, w czasie, kiedy no, oszczędzanie jest jakby trochę mniej w cenie, czy mniej jest cenione. Dziękuję bardzo. Mhm. To jeszcze pana Wojtka. Po tej kropce to ja bym... Tak. Ja myślę, że tak, to można dwie rzeczy tutaj jeszcze dopowiedzieć. Jedną rzecz jest taka, że my ogólnie uważamy, że będzie sekwencja taka w tych podwyżkach. Po pierwsze, będziemy mieli koniec skupu obligacji, ogłoszone i pewnie, no powoli to się gdzieś tam dzieje. Po drugie, będziemy mieli no, słowne zapowiedzi jakiejś zmiany retoryki, natomiast to pewnie się nie zadzieje, jeżeli główne banki centralne, czyli w mojej głowie Europejski Bank Centralny i amerykański Fed, nie zrobią podobnych kroków. I na końcu krok numer 3, no to jest pewnie podwyżkę stóp procentowych. Jeżeli ja bym złożył tę sekwencję na osi czasu, no to w tym roku my nie zakładalibyśmy żadnej podwyżki, chyba że coś dużego by się wydarzyło po drodze. Natomiast to trochę patrzenie na dane makroekonomiczne i patrzenie, jaki jest poziom inflacji, to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz jest taką, że przez ostatnie kwartały, czyli jeżeli nie lata, bank centralny w Polsce, nie tylko w Polsce, ale widocznie w Polsce, stał się takim niejako pośrednio elementem polityki gospodarki rządu. Więc to, co wcześniej usłyszeliśmy, że ten cel Narodowego Banku Polskiego, czyli po prostu inflacja, on jest trochę zapomniany niejako, dlatego że przez wiele lat tej inflacji nie mieliśmy takiej gwałtownej jak obecnie. Więc teraz jest taki bardzo ciekawy moment, czy NBP jednak przypomni sobie o tym celu, czy będzie jednak kontynuował wspieranie tego odbicia gospodarczego, które no, jest widoczne, ale też się nam należy po takim szybkim spadku w zeszłym roku. Więc bardzo ciekawy moment z tą inflacją. My uważamy, że Narodowy Bank Polski, na ile będzie mógł, czy RPP, tak długo jak będzie mogła, to pozostanie przy stopach takich, jak są obecne. Bardzo dziękuję. Czyli mamy już taki obraz mniej więcej, który wygląda w ten sposób, że mamy inflację, która z nami jeszcze przez no, jakiś czas pozostanie, no i niekoniecznie w ślad za tym pójdzie podwyżka stóp procentowych, czyli tak naprawdę już rysuje się pierwszy kłopot dla naszych oszczędności. No i teraz jeszcze takie pytanie, inflacja to jest, można powiedzieć, jeden z wielu czynników, ale taki dosyć charakterystyczny dla aktualnego miejsca, w którym rynek jest, jeżeli chodzi o cykl koniunkturalny. I znowu pytanie do pana Rafała, patrząc na otoczenie, na inne czynniki też oprócz inflacji, samą inflację, w którym miejscu właściwie dzisiaj jest rynek? Czy jesteśmy w fazie ożywienia, czy może to jest recesja? Co nas czeka w związku z tym dalej? My oceniamy, że recesja w polskiej gospodarce skończyła się w czwartym kwartale 2020 roku. Pierwszy kwartał 2021 roku przyniósł już wzrost PKB w ujęciu kwartał do kwartału, a to jest taka najprostsza definicja, kiedy recesja się kończy, a zaczyna się ożywienie gospodarcze, odbicie gospodarcze. I uważamy, że to ożywienie będzie kontynuowane. Dotychczas głównym motorem wzrostu gospodarczego w Polsce był przemysł, który na chwilę przestał rosnąć, w drugim kwartale 2020 roku, a potem już cały czas rozwijał się dosyć dynamicznie. Natomiast dotychczas sektor usług rynkowych w Polsce praktycznie był w recesji, dopiero jak gospodarka się otwiera w tej chwili, to zaczyna on odbijać. To oznacza, że to ożywienie się dopiero zaczyna i potrwa parę lat. W tym roku to odbicie będzie miało związek właśnie z wyjściem z pandemii, z recesji. Zacznie działać ten drugi silnik gospodarki, nie tylko przemysł, ale również usługi rynkowe, te, które najbardziej cierpiały na lockdownie, na pandemii, na zamknięciu. Podobnie jest za granicą. Ten wykres, który tutaj pokazuję,
to jest tempo wzrostu PKB, PKB w Polsce i w krajach rozwiniętych w ciągu ostatnich lat. Także wyszliśmy z tego recesyjnego dołka. Gro efektu odbicia gospodarczego jest przed nami. Tak naprawdę maj jest pierwszym miesiącem, kiedy widać było mocniejsze ożywienie w Polsce i za granicą. I to ożywienie będzie bardzo silne w drugim kwartale, w trzecim kwartale, w Polsce i w Europie szczególnie. Natomiast w roku 2022 możemy liczyć na dalszą, bardzo mocną stymulację po stronie polityki budżetowej, wydatkowej, tak naprawdę podwójną stymulację ze strony Europejskiego Funduszu Odbudowy, jak również ze strony krajowego budżetu w ramach tego programu Polski Ład. No, zbliżają się również wybory parlamentarne. Wiemy, że w okolicach tego wydarzenia też zdarzają się nowe wydatki i moim zdaniem nie skończy się na tych wydatkach z Polskiego Ładu. Tak więc w tym roku prognozujemy, że polskie PKB wzrośnie około 5,4%, w roku przyszłym ponad 5%. I dobra koniunktura również utrzyma się w gospodarkach rozwiniętych w najbliższym czasie. Bardzo dziękuję. Pytanie, które myślę, że będzie takim już wstępem do odpowiedzi do drugiej części, do odpowiedzi na pytanie, jak sobie poradzić z inflacją, czyli jak uchronić swoje oszczędności przed inflacją. No bo miejsce w cyklu koniunkturalnym również oznacza to, że preferujemy jedne klasy aktywów, a inne klasy aktywów no, są mniej pożądane w portfelach. Tutaj już dzisiaj pan Wojtek Górny wspomniał o surowcach. Może tak krótko, czy odnosząc się też do tego stwierdzenia, czy dzisiaj panowie widzicie jakąś szczególną klasę aktywów, która na tym tle inflacyjnym szczególnie się nam tutaj kreuje na takiego lidera, na taką pozycję, którą warto mieć w portfelu, zanim przejdziemy już do prezentacji kolejnych konkretnych rozwiązań. Znaczy odpowiedź jest zasadniczo, powiedziałbym, prosta. To są klasy aktywów, które lubią ryzyko, czyli właśnie tutaj wspomniane przez Wojtka surowce i akcje. Przy czym ja chciałbym Państwu zwrócić uwagę, bo nawet się ucieszyłem tutaj po wypowiedzi Rafała. Widać bardzo dużą, jakby to powiedzieć, różnicę pomiędzy podejściem ekonomistów i fund managerów. Dla Rafała recesja skończyła się w czwartym kwartale, dla fund managerów skończyła się w pierwszym kwartale zeszłego roku. Więc tutaj widać tą różnicę. Widzicie Państwo właśnie czarno na białym fakt, iż rynki kapitałowe reagują dużo szybciej i ceny aktywów dużo szybciej niż to, co się dzieje w realnej gospodarce. Ja się w pełni zgadzam z Rafałem w jego ocenie realnej gospodarki, natomiast zwróciłbym Państwu uwagę, że fakt, iż jesteśmy według nas w 2/3 fazy ożywienia, podkreślam, w 2/3 tego cyklu, tej najsilniejszej fazy, i chciałbym też podkreślić, że te fazy według nas przebiegają dużo szybciej obecnie niż w poprzednim cyklu gospodarczym i spodziewamy się krótszego cyklu generalnie tego obecnego. Więc tutaj cieszę się, bo jest pewnego typu rozbieżność zdań, a na tym polega być może nasz panel i nasza dyskusja, żebyśmy nie byli wszyscy, że tak powiem, w jednym kierunku, bo Państwo nie wyciągniecie wówczas właściwych wniosków. Co więcej, chciałem tutaj, też Wojtek o tym zaczął mówić, ja to postaram się spiąć klamrą. Z perspektywy cykl można patrzeć na cykl z różnych perspektyw, można też patrzeć z perspektywy instrumentów dłużnych. Otóż z perspektywy instrumentów dłużnych jesteśmy w tak zwanej fazie bear steepenera, czyli takiego niedźwiedziego wystromienia krzywej rentowności instrumentów dłużnych. I w tej fazie jesteśmy od marca 2021. Czym ona się charakteryzuje? Charakteryzuje się tym, że krótkie rentowności są trzymane przez politykę banków centralnych, które nie zmieniają stóp, trzymają cały czas stopy nisko. Takim przykładem mogą być na przykład dwulatki w Polsce, które mają rentowność, powiedzmy sobie, 0,38 po bardzo dużym wzroście już rentowności. Natomiast wystromienie głównie przebiega na długim końcu krzywej rentowności, czyli w sektorze na przykład 10 lat i w Polsce mieliśmy to wystromienie bardzo duże, przypomnijmy, z poziomu 1,15 praktycznie w 2 miesiące doszliśmy do poziomu 2%.
podobna sytuacja miała miejsce też na rynku amerykańskim. Więc tutaj by była odpowiedź, czego unikać do momentu kolejnych faz. Długi koniec krzywej, czyli długoterminowe obligacje, nie są najlepszą klasą aktywów, natomiast tą optymalną, preferowaną dla państwa powinny być te, jak powiedziałem już, akcje i surowce. Przy czym na surowcach to jest oczywiście duża zabawa, duża gra dużych podmiotów. Dla przykładu gospodarka chińska w chwili obecnej robi bardzo dużo szumu na rynku surowców, na przykład wyprzedając zapasy miedzi, co ma wpływ na notowania miedzi, bijąc w bitcoina, który może nie jest surowcem, ale mówimy o digitalizacji walut, co jest trendem powszechnym i banki centralne też się przymierzają do digitalizacji walutowej, więc tutaj ruchy gospodarki chińskiej będą miały też bardzo duży wpływ na rynki surowców. Niekoniecznie pozytywny. To tak a propos, żeby nie widzieć tego wszystkiego w takich jednolitych barwach, bądź różowych, bądź czarnych. Jasne, bardzo dziękuję. I takie dwie uwagi też techniczne. Pierwsza uwaga do wszystkich uczestników. Pojawiło się już parę pytań na czacie. Zachęcam do zadawania kolejnych, żebyśmy mieli temat naszej kolejnej części. Myślę, że tam też bardzo wiele ciekawych wątków jesteśmy w stanie poruszyć. Prośba do pozostałych dwóch prelegentów o skrócenie troszkę wypowiedzi, żeby nam zostało czas jeszcze na prezentację rozwiązań i odpowiedzi na pytania na czacie. Dobrze, to postaram się możliwie krótko, to chyba bym dwie uwagi poczynił. Pierwsza to taka, troszkę uciekając od pytania, to dyskutowanie o cyklach koniunkturalnych i jak się w nich odnaleźć w swoich portfelach oczywiście jest ważne, potrzebne i bardzo interesujące, ale przede wszystkim zachęcam Państwa do tego, żeby spotkania tutaj z doradcami ING wykorzystywać do długiej, solidnej rozmowy, w jakim jestem inwestorem i jak ten mój portfel powinien wyglądać sensownie, żeby przejść przez wszystkie etapy cyklu koniunkturalnego w perspektywie kilku, a nawet kilkunastu lat. I to jest, ja zawsze podkreślam, że to jest główna część jakby odpowiedzi, główny sens takich spotkań, żeby właśnie na takie pytanie przede wszystkim znaleźć odpowiedź. Natomiast jakby nie uciekając zupełnie od samego pytania, to jakby tutaj chyba nic odkrywczego nie powiem. No w czasach, kiedy gospodarki przyspieszają, kiedy też widzimy presję inflacyjną, no to w tych krótszych terminach, no to aktywa ryzykowne, tak jak mój przedmówca powiedział, czyli ciągle akcje, pewnie ciągle w jakiejś mierze surowce, no i nie rezygnowałbym też z metali szlachetnych. Bardzo dziękuję. To już króciutko. Ja bym powiedział tak, jeżeli mamy wzrost gospodarczy, jeżeli mamy inflację, no to pewnie aktywa takie realne jak nieruchomości, surowce, bardziej niż aktywa finansowe. My jesteśmy na rynkach finansowych i one też mają swoje produkty, które mogą rosnąć w tym otoczeniu, więc w ramach aktywów finansowych bardziej akcje niż obligacje. Natomiast akcje wiemy, że to są zmienne instrumenty, nie dla każdego inwestora, dla każdego profilu ryzyka one są odpowiednie, więc jeżeli jesteśmy w obligacjach już, no to obligacje bardziej krótkoterminowe niż długoterminowe, dlatego że te krótkoterminowe mają mniejsze ryzyko stopy procentowej i są mniej nastawione na te podwyżki stóp procentowych, o których rozmawialiśmy. A tak podsumowując to wszystko, no to pewnie dywersyfikacja i każdego po trochu w dobrej proporcji według mojego profilu ryzyka, tak to bym powiedział. Bardzo dziękuję, czyli mamy dwa kolejne aspekty ważne w budowie portfela, czyli po pierwsze to, co powiedział pan Zbigniew Wójtowicz, określenie swojego profilu ryzyka i odnalezienie się w każdej fazie cyklu i dywersyfikacja, która myślę jest takim stałym elementem, który chcemy uwzględniać w budowie portfeli. Myślę, że mamy naprawdę już w tej chwili bardzo dobry grunt do tego, żeby przejść do prezentacji konkretnych rozwiązań, więc ten krótki wstęp o klasach aktywów, o tym, co panowie preferujecie, czego nie, myślę, że pozwoli nam też bardzo sprawnie zaprezentować proponowane rozwiązania. I tutaj już poproszę pana Zbigniewa Wójtowicza o zaprezentowanie swojej propozycji. Halo, nie słyszymy, chyba jest wyłączony mikrofon. Tak,
Napisałem tylko wolny teren, żeby włączać i jak zwykle raz przynajmniej pominąłem to. Dobrze, to jeśli chodzi o propozycje z mojej strony, to chciałem Państwu w kilku zdaniach dosłownie powiedzieć o funduszu, który stworzyliśmy w zeszłym roku, dokładnie mając na myśli ten scenariusz, który się mniej więcej teraz realizuje. To znaczy tak, z jednej strony zdając sobie sprawę, że inwestowanie wyłącznie w instrumenty dłużne nie wystarczy i tutaj żeby zmierzyć się z tą hydrą inflacji, trzeba będzie pójść także w instrumenty o trochę wyższym profilu i zyskowności, ale także zmienności, czyli akcje i metale szlachetne, a z drugiej strony mając świadomość, że większość z nas, większość Polaków jest jednak konserwatywnymi inwestorami, czyli takimi, którzy do zmienności, do tego, że za miesiąc mój portfel może być troszkę mniej warty niż dzisiaj, podchodzą bardzo, powiedzmy, mało entuzjastycznie i jest to jakby coś, co ich blokuje przy takich wyborze, więc stąd taki dobór proporcji, czyli w tym funduszu właśnie akumulacji kapitału, który powołaliśmy w zeszłym roku, wychodząc od tego, że jesteśmy konserwatywni, bazą są obligacje, które stanowią około 80% portfela tego funduszu, natomiast dwie ważne, cenne i tutaj dużo wnoszące do mieszki, no to właśnie około 15% to jest ekspozycja na rynek akcji, która ma podnieść rentowność całego funduszu i 5% do mieszka w złotach, która ma też podnieść. Pytanie, dlaczego złoto dodaliśmy, skoro można powiedzieć akcje same wystarczyły, to jeśli Państwo popatrzą na te trzy slajdy z boku po Państwa prawej stronie, zwłaszcza na te dwa dolne, no to proszę zobaczyć, że i złoto, i akcje, czy raczej powiedzieć, aby akcje i złoto rosną szybciej niż instrumenty dłużne w długim terminie, ale rosną w różnych okresach, czyli to tak fachowo mówiąc, są między sobą nieskorelowane, co dzięki czemu cały portfel, w którym jest i jeden składnik, czyli i akcje, i złoto, dodatkowo tą zmienność w jakiejś mierze może zredukować i ograniczyć, więc z jednej strony adresujemy cel w postaci tego, żeby powalczyć o więcej, a z drugiej strony, żeby ta zmienność całego produktu była możliwie niska. I kończąc już jeszcze jedno zdanie, to jest dla inwestora konserwatywnego, natomiast jeżeli ktoś z Państwa jest otwarty na jakby tutaj na czy ten profil, o którym mówiłem przed chwilą, ma nazwijmy to trochę bardziej odważny, czy trochę bardziej otwarty na i zyskowność i ryzyko, no to te dwa najmniejsze części, czyli część akcyjna i złota powinna ważyć więcej, no ale to można zbudować już razem z doradcami ING przy pomocy kilku naszych i nie tylko naszych funduszy. Bardzo dziękuję. Poproszę jako kolejnego prezentera pana Zbigniewa Jakubowskiego. Prosimy o zaprezentowanie swojego rozwiązania. Dziękuję bardzo za wyświetlenie slajdu. Szanowni Państwo, my żeśmy sobie pozwolili zaprezentować Państwu trzy rozwiązania. Jeden konserwatywny i w zasadzie można by rzec, że taki właśnie jest profil większości klientów banku ING, przynajmniej tymi, z którymi ja mam styczność. Drugi umiarkowany i trzeci dynamiczny. Natomiast chciałbym tylko tutaj jakby na wstępie powiedzieć, że to, jak Państwo sobie ułożycie te klasy aktywów, będzie skutkowało też oczekiwaniami Państwa co do stopy zwrotu. Ja uważam, że w tym ujęciu konserwatywnym, który żeśmy tutaj zaprezentowali, jest to ujęcie troszkę bardziej agresywne niż mojego przedmówcy, pobicie inflacji w przyszłym roku będzie ciężkie do wykonania, bo ja nie oczekuję aż tak wysokich stóp zwrotu z akcji jak w tym roku, więc tutaj powiedziałbym, szacował stopę zwrotu na poziomie około 3. W wariancie umiarkowanym byłoby to wyżej, 3 do 5, oczywiście mówię o netto stopach zwrotu, i w wariancie dynamicznym oczekiwał stóp zwrotu na poziomie 5 do 10% w skali roku. No ale przechodząc do szczegółów, to mój przedmówca też już mówił tutaj o jakby pewnym dobieraniu do portfela nisko skorelowanych aktywów i tutaj w zasadzie można by rzec, że powielamy to myślenie, to jest myślenie z teorii portfelowej, też blendujemy portfel, który w dużej mierze jest portfelem
takim opartym na instrumentach krótkoterminowych, bo proszę zwrócić uwagę, że 50% to są, mówię teraz oczywiście o wariancie konserwatywnym, 50% instrumenty krótkoterminowe, tutaj głównie obligacje o zmiennym oprocentowaniu i obligacje indeksowane do inflacji. 15% byśmy mimo wszystko zaryzykowali w obligacjach długoterminowych, 5% złoto, 10%, 20% akcje i 10% inwestycje alternatywne. I tutaj mogą Państwo przebierać, już było tutaj wspomniane w czasie tego webinaru, czy to fundusze private equity, czy real estate, REITy, czy fundusze absolutnej stopy zwrotu tutaj, czy na przykład fundusze inwestujące w sztukę. Oczywiście tutaj można tego typu instrumenty sobie dobrać, one bardzo fajnie wychodzą właśnie z pełnego obrazu portfela. Dziękuję, to wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo. Poprosimy pana Wojtka o zaprezentowanie. Tak, ja tu postarałem się zrobić to w miarę tak prosto, ale jednocześnie, żeby ten portfel miał szansę na pobicie stale wysokiej inflacji, stale, czyli wysokiej dla mnie to jest poziom, który mamy obecnie, ale jednocześnie, żeby w tym portfelu nie było akcji, które są jednak mocno zmienne i wielu klientom one po prostu nie pasują do portfela ze względu właśnie na profil ryzyka. Więc ten portfel składałby się z trzech funduszy, które są u nas w jednym parasolu, więc tu też podatkowo można by było to milej dla inwestora zorganizować. 3/4 tego portfela to dalej są obligacje, natomiast jakie obligacje? 1/4 tego portfela to są obligacje wysokodochodowe. Tych spółek, które mają trochę niższy rating kredytowy, czyli są troszkę niżej postrzegane, jeżeli chodzi o ich solidność, natomiast one dalej generują powyżej 5% globalnie, jeżeli chodzi o rentowność tych obligacji, więc wydaje się, że one mogłyby pobić rzeczywiście inflację. Aż 50% portfela to fundusz NN Obligacji Plus, który ma bardzo niską, czy może mieć bardzo niską ekspozycję na ryzyko stopy procentowej, która właśnie nam przeszkadza w tym otoczeniu inflacyjnym, bo to może spowodować wzrosty stóp procentowych i rentowności tym samym. Ten fundusz może mieć też ujemną duration, przepraszam, czyli może mieć nadrabiać w takim scenariuszu wzrostu stóp, mimo tego, że to jest ogólnie trudne do zrobienia. No i taka wisienka na torcie, czyli 25% tego portfela skonstruowałbym z funduszu NN Index Surowców. To jest fundusz, który właśnie eksponuje klienta na bardzo szeroki rynek surowców, czyli wszystkich surowców, i przemysłowych, i metali szlachetnych, i surowców rolniczych, więc wiemy o tym, że składowa inflacji to również są surowce i ten wzrost inflacji, który mieliśmy, obecnie obserwujemy, to jest właśnie po części wzrost cen surowców, więc to się ładnie komponuje w takim portfelu, który miałby nas jednocześnie być płynny i jakieś ograniczone mieć ryzyko zmienności, ale te surowce przed inflacją mogłyby nas tutaj zabezpieczyć. Inflacja jest w Polsce 5%, ten produkt zarobi przez ostatnie 12 miesięcy 50%, więc oczywiście to nie jest gwarancją przyszłych wyników, ale pokazuje, jaki jest potencjał tej klasy aktywów. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zakończyliśmy drugą część naszego dzisiejszego spotkania. Pozostały nam jeszcze pytania z czatu. Ja tylko chcę przypomnieć, że w tej części również w dalszym ciągu można zadawać pytania. Także zachęcam do tego, bo być może jakieś pytanie zrodziło się po prezentacjach. Ja również zachęcam do tego, żeby to wszystko, o czym Państwo przed chwilą usłyszeliście, żeby skonsultować ze swoim doradcą i wybrać to rozwiązanie, które jest Państwu najbliższe i Państwa profilowi inwestycyjnemu. Przejdźmy w takim razie do listy pytań. Takie pytanie, które tutaj padło. Pierwsze, w jakiej perspektywie należy oceniać efektywność inwestycji w fundusze inwestycyjne w podziale na rodzaje funduszy? Czy ktoś z panów tutaj chciałby się ustosunkować do tego pytania?
to ja mogę. To pytanie wydaje się takie książkowe, czyli im bardziej mamy zmienny fundusz, tym dłuższy horyzont inwestycyjny powinien być w tym funduszu. Czyli klasycznie akcje mają dłuższy horyzont niż obligacje, a obligacje długoterminowe mają dłuższy horyzont niż krótkoterminowe, więc efektywność tych funduszy należałoby ogólnie jakby oceniać w horyzoncie, który one mają wpisane w swoje statuty, prospekty i karty dla klienta. Natomiast my ogólnie polecamy, żeby nie oceniać funduszy jakichkolwiek w bardzo krótkiej perspektywie. Bardzo dziękuję. Pytanie, myślę, co do którego każdy z panów reprezentujących TFI mógłby być adresatem. Czy mamy już w tej chwili bańkę na złocie i nieruchomościach? Co do nieruchomości może będzie trudniej, ale może o złocie. Może wydaje mi się, że ja i Zbyszek Witowicz mamy tutaj, nie powinniśmy się za bardzo wypowiadać, aczkolwiek to może wypowiem się o nieruchomościach w takim razie. Aczkolwiek przypomnę, że mamy cel inwestycyjny na złocie 5-10%. Natomiast tutaj chciałbym tylko powiedzieć, że proszę nie patrzeć na złoto w taki prosty sposób, że jest hedżem antyinflacyjnym. Tutaj proszę też zwracać uwagę szczególnie na politykę Fedu, z tego względu, że jeśli długa stopa, czy też rynek długich obligacji amerykańskich podniesie się na poziom, powiedzmy sobie, około 2,5%, uważam, że to będzie negatywne dla też notowań tego surowca, tego kruszcu, co zresztą było widoczne w trakcie ruchu na amerykańskich dziesiątkach w marcu tego roku bardzo wyraźnie. Dla przypomnienia, złoto wówczas spadło około 5-10%. Co do bańki na nieruchomościach, wydaje mi się, że jeszcze nie. I tak jak patrzymy na różne kraje, nawet w naszym regionie, to ceny naszych nieruchomości nie są jeszcze tak mocno konkurencyjne, jak na przykład, mówię tutaj bardziej o rynku, żeby było jasne, warszawskim. W samym regionie CEE znajdę miasta, stolice, gdzie rynek nieruchomości jest dużo wyżej wyceniany niż rynek warszawskiej nieruchomości. No oczywiście inne miasta w tym wyścigu się dołączają i to jest naturalne. Jak popatrzymy na rynki rozwinięte, w Niemczech działo się to samo. Najpierw wszedł tak zwany Tier 1 miast, to były główne duże miasta, a później dochodziło do tak zwanego Tier 3, czyli na przykład takie miasta uniwersyteckie jak Heidelberg, one goniły ten trend, który był widoczny w tych najważniejszych miastach niemieckich jak Berlin, Hamburg czy Monachium. Natomiast tutaj Państwo powinniście zwrócić chyba uwagę na koszty związane z nieruchomościami, bo oczywiście można mieć czwartą, piątą, szóstą, siódmą nieruchomość, natomiast niewątpliwie, o tym już wspominał Rafał, mamy trend do wzrostu kosztów związanych z jakby utrzymaniem nieruchomości, czyli te wszystkie podatki, parapodatki, opłaty, które nasz obecny rząd powprowadzał, które skutkują wzrostem kosztu utrzymania nieruchomości, będą ewidentnie biły w stopy zwrotu z tego tytułu nieruchomości, tego tytułu inwestycji. Ja może bardzo krótko, jeśli mogę, dopowiem, jeśli chodzi o złoto, to jakby cały czas mamy pozytywne podejście do tego aktywu i ono chyba głównie bierze się stąd, że żyjemy, chyba pozostaniemy w świecie w ujemnych, realnych stóp procentowych. A jakby to jest jakby takie naturalne paliwo czy wsparcie dla cen złota i martwić o to aktywo byśmy się zaczęli na poważnie wtedy, kiedy świat, a w szczególności świat dolarowy czy Amerykanie uznaliby, że ta inflacja gdzieś im się wymyka, czy staje się rzeczywiście poważnym problemem, a nie tylko i wyłącznie przejściowym i czas na dużo bardziej stanowcze ruchy w zakresie polityki pieniężnej, czyli w szczególności stóp procentowych, a patrząc na świat, na Amerykę, na Europę, czy nawet w mikroskali na Polskę,
to tak mam wrażenie, że świata nie do końca stać na to, żebyśmy wrócili do wysokich stóp procentowych i żeby można było łatwo, lekko i przyjemnie zarabiać na produktach dłużnych, w szczególności zarabiać właśnie w tym ujęciu realnym. Czyli jakby naszym zdaniem ciągle więcej szans niż zagrożeń w przypadku złota. Natomiast jeśli chodzi o nieruchomości, no tutaj jakby nie czuję się ekspertem, natomiast kolega zwrócił mi uwagę na artykuł, który chyba był wczoraj, zdaje się, w prasie, że i mój ostatni raz to czytał w 2006 albo 2007 roku, że deweloperzy zaczynają już wypowiadać klientom umowy na zakupione parę miesięcy temu nieruchomości, bo im się opłaca zapłacić kary, trochę reputacyjnie ucierpieć i sprzedać tą nieruchomość drożej kolejnemu klientowi, no to jest taki, no, można powiedzieć, no nie bardzo, nie wiem, czy tutaj Rafał Benecki by nie powiedział, że to nie jest do końca argument ekonomiczny, ale taki mały sygnał, że tam coś trochę dziwnego na tym rynku nieruchomości się jednak dzieje. Mamy na czacie jeszcze bardzo podobne pytania. Jedno pytanie właśnie z prośbą o prognozę dotyczącą rynku złota, jedno o nieruchomości, więc jeżeli ktoś z panów jeszcze chce uzupełnić wypowiedzi poprzedników, czy to na temat złota, czy nieruchomości, to myślę, że tym samym wyczerpalibyśmy pytania tutaj kilku osób na czacie. Chyba, że już temat dostał. Znaczy ja mogę powiedzieć, że jak to pytanie się pojawiło, to u mnie pojawiły się pioruny za oknem i zrobiło się ciemno, więc może to też jest jakiś mały taki sygnał nieekonomiczny, że coś nas tutaj czeka. Natomiast krótko odpowiadając na to pytanie, czy mamy bańkę na złocie? Nie. Czy mamy bańkę na nieruchomościach? Nie. Albo przynajmniej jeszcze nie. Więc jeszcze trochę myślę, że ten rynek może w tym stanie pobyć. Jeśli można, to jeszcze... Przepraszam. Chciałem się odnieść jeszcze do kwestii nieruchomości, więc tak naprawdę rynek nieruchomości to jest mnóstwo małych rynków, i tempo wzrostu cen na tych różnych małych rynkach jest inne. I chciałem zwrócić uwagę, że w przypadku Polski bardzo mocno zaczęły rosnąć ceny nieruchomości właśnie w tych mniejszych miastach, w momencie, kiedy pojawiła się ta mocna redystrybucja dochodów, tak? Czyli pojawiły się świadczenia i nagle okazało się, że osoby właśnie z tych mniejszych miejscowości stać na kredyt i pewnie w tych lokalizacjach jeszcze możemy oczekiwać wzrostów cen. Natomiast jeżeli chodzi o te duże miejscowości, o metropolię, no to pewnie elementy przegrzania jakieś powoli się pojawiają, ale na początku prezentacji mówiłem o długim okresie niskich stóp, wzroście gospodarczym i niskim bezrobociu. To są argumenty, które pokazują, że korekta jeszcze jest daleka, jakkolwiek nam się wydaje, że prawda, pewne wzrosty już trwają zbyt długo. Ja jeszcze jedno zdanie tylko bym powiedział, że bańki to nie chodzi, czy o jakakolwiek klasa aktywów byłaby poruszana czy omawiana, to Państwo, bańki mają to do siebie, że bardzo ciężko jakby przewidzieć ich dynamikę, zakres, do którego te ceny dojdą i później co się stanie w momencie, kiedy taka bańka pęka, więc tutaj jakby no trzeba po prostu bardzo uważać i takie podejście, że ja będę tym sprytniejszym, który od wszystkich pozostałych, czy od większości pozostałych i wykorzystam całą falę i wyjdę na samej górze, no to zwykle kończy się tak sobie, więc tutaj no warto zachować tutaj zdrowy rozsądek i dystans do tych informacji o wzrostach cen. Bardzo dziękuję. To zmieńmy może klasę aktywów. Pytanie dotyczące rynku akcji. Jak podział na spółki wzrostowe, wartościowe, cykliczne, defensywne wykorzystać w strategii inwestycyjnej, kiedy rośnie inflacja? Czy któryś z panów jako pierwszy czuje się adresatem tego pytania? To jest taki trochę swoisty blend, no ale spróbujmy to w taki kolokwialny sposób rozkminić. Więc normalna odpowiedź brzmiałaby spółki typu value, czyli te spółki wartościowe. Przy czym ja już mówiłem tutaj w trakcie tego webinaru, że ten cykl przebiega szybciej i mieliśmy już do czynienia z dużą rotacją ze spółek wzrostowych do spółek value, a teraz
w wyniku obaw o jakby trwałość tego właśnie odbicia w kształcie V i tego wzrostu gospodarki światowej, mamy powrót z powrotem do spółek wzrostowych, cyklicznych. Więc to jest tak, powiedziałbym, pewnego typu blend, jak już powiedziałem na wstępie. Proszę nie ulegać takim książkowym podejściom. To się będzie rotowało i to się będzie zmieniało, natomiast taka prosta odpowiedź to jest cykliczne i value. To jest ta faza rynku. Dziękuję. Czy jeszcze któryś z panów zechce się odnieść? Ja się ogólnie zgadzam, więc tutaj wiele do dodania nie mam. Okej, dziękuję. Już mamy wprawdzie godzinę 19, ale żeby jeszcze tak przynajmniej jedną dodać tematu jednej klasy aktywów, która no też jest na pewno ważna w każdym czasie, czyli obligacje. Takie pytanie, w zasadzie dwa pytania powiązane, jedno ogólnie o rynek krótkoterminowych obligacji, a drugie, czy spadki od jakiegoś czasu na funduszach rynku pieniężnego również mają związek z inflacją? To ja może zdanie. Pośrednio tak, bo to inflacja generuje ten cały niepokój na rynku obligacji i oczekiwanie na to, że bank centralny zmieni swoją dotychczasową politykę i podejście, no ogólnie łagodne bardzo podejście, czyli takie stymulujące do gospodarki dla rynków finansowych. Natomiast nie tylko dlatego, tam były też czynniki techniczne na polskim rynku, które powodowały, że wyniki tych funduszy pieniężnych w pierwszym kwartale tego roku były no trochę ponad ich możliwości, można by powiedzieć. I ostatnie dwa miesiące czy trzy miesiące tam jest korekta na takich, nawet tych bardzo bezpiecznych instrumentach, a te fundusze rynku pieniężnego na takich instrumentach działają, więc wydaje się, że ta korekta była dosyć no, taka gwałtowna i związana też z właśnie między innymi z aukcjami odkupu przez NBP, które miały tam swoje kontrowersje. Natomiast pośrednio z inflacją tak, a to jest jakby odejście od takiej, czy perspektywa odejścia od takiej bardzo łagodnej polityki banku centralnego. To wydaje się, że to jest taki główny czynnik. Ja bym tylko może jeszcze chciał zwrócić uwagę na to, że te ostatnie miesiące to jest dobry przykład takiej zależności zysku i ryzyka na klasach aktywów, bo fundusze obligacji długoterminowych, które zarabiały więcej niż te fundusze rynku pieniężnego w ostatnich, zwłaszcza w zeszłym roku, i jak się popatrzy na 10 lat, to także zarobiły więcej, no to jakby coś za coś, tak? I jak się patrzy na te ostatnie miesiące, to jest taki przykład krótkiego na szczęście ciągle okresu, gdzie to fundusze, w cudzysłowie, bo to już nie są stricte fundusze rynku pieniężnego, mają stratę, ale ona jest no, stosunkowo niewielka, to jest w większości przypadków 0,0 ileś procenta. Natomiast no, tutaj to zjawisko, o które pani pyta, no, to miało zdecydowanie większy wpływ na w przypadku funduszy obligacji długoterminowych, więc no, w tym sensie no, te fundusze krótkoterminowe no, swoją rolę w jakiś sposób spełniły. Tak, ja tutaj chciałem tylko dodać, w zasadzie Wojtek też powiedział to wyraźnie, były pewnego typu kontrowersje związane z aukcjami odkupu organizowanymi przez NBP, też zmniejszała się ich frekwencja, więc rynek to sobie odczytywał na różne sposoby. Do tego doszły parę komunikatów tutaj z naszego regionu. Dla przypomnienia, czy też dla uświadomienia, Węgierski Bank Centralny, który prowadzi bardzo transparentną, dobrą komunikacyjną politykę, zakomunikował wcześniej, że będzie realizował program podwyżek stóp i dzisiaj mieliśmy do czynienia z pierwszą odsłoną tego aktu, czyli podwyżką na Węgrzech. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jutro tym samym tropem podąży Bank Centralny Czech, więc Państwo widzicie, że polityka polskiego banku w pewnym sensie wyłamuje się z takiego regionalnego ujęcia, natomiast podąża za niewątpliwie za polityką banków gospodarek rozwiniętych. I to są pewnego typu takie zagwozdki, z którymi rynek się mierzy i które mają niewątpliwy wpływ też na czy to na
nie fundusze rynku pieniężnego, bo to przypomnijmy, że te fundusze w Polsce umarły ze względu na brak jakichkolwiek stóp zwrotu, tylko na fundusze krótkoterminowej stopy. Aczkolwiek oczywiście tutaj Zbyszek Wójtowicz już powiedział, fundusze dłużne z dłuższym duration zanotowały znaczące spadki. Bardzo dziękuję. Ponieważ już trochę naruszyliśmy nasz przewidywany czas spotkania, jest już 19:04, a parę pytań na czacie jeszcze nam zostało, postaramy się zaadresować te pytania do adresatów, którzy jakby najbardziej związani są z konkretnym pytaniem i przesłać Państwu, tym osobom, które uczestniczyły w dzisiejszym webinarze, na adresy mailowe, które, pod którymi Państwo się rejestrowaliśmy. Tym samym bardzo dziękuję Państwu za udział w dzisiejszym spotkaniu, za spędzony z nami czas. Dziękuję naszym ekspertom za bardzo obszerne wypowiedzi, za odpowiedzi i w kwestii propozycji rozwiązań antyinflacyjnych i na te pytania z czatu. Ja ze swojej strony bardzo Państwu dziękuję i zachęcam jeszcze raz do kontaktu z doradcami, którzy po pierwsze być może jeszcze też odpowiedzą na jakieś pytania i wątpliwości, które się Państwu zrodziły, no i na pewno chętnie wspólnie z Państwem będą się zastanawiać nad tym, jakie konkretnie rozwiązanie wybrać. Także jeszcze raz dziękuję Państwu bardzo. Oczywiście możecie Państwo do swoich doradców wrócić z propozycją kolejnych tematów, które na tego typu webinarach powinny się pojawiać, które Państwa interesują. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia. Dziękujemy.